W dniu dzisiejszym, wczorajszym wydaliśmy mniej, w dniu dzisiejszym więcej, w sumie około 50 wniosków i były to przede wszystkim wnioski o nadanie uprawnień w postaci hologramu na kartę miejską, którą już wnioskodawcy posiadali. Wydanie hologramu do karty miejskiej otrzymuje się to po wypełnieniu wniosku i przedłożeniu nam posiadanej karty miejskiej, tej spersonalizowanej. Oczywiście też trzeba okazać dokument tożsamości na weryfikację danych zawartych we wniosku. Mamy trzy rodzaje wniosków w tej chwili. One są kolorystycznie oznakowane. I po wypełnieniu tego wniosku pracownik sprawdza w specjalnej bazie, czy wnioskodawca faktycznie płaci. Jeżeli mamy potwierdzenie, że płaci, dokonujemy naklejenia hologramu na kartę miejską. Wnioskodawca kwituje odbiór tej karty i praktycznie na tym się kończy.